Na dzień dobry. Dzisiaj po cięciu róż wielkokwiatowych, tak troszeczkę, bo rok wyjątkowy. Zima była sroga, była normalna, taka jak na nasze warunki. I cięcie będzie najprościejsze w świecie, jakie tylko możemy wykonać, bo trzeba po prostu te róże skrócić. Pokazuję tu już pędy. Są już czarne. Już widać, dokąd przymarzły. Jest dzisiaj 8 kwietnia. Koło 15 będzie już zupełnie widać. Tak, i tu jest ta granica, przy której widać, gdzie one zmarzły. Zielone, brązowe. Tu jeszcze bardziej to widać. Zielone, brązowe. I tam będę ucinał na tej granicy. Róże miały na zimę wyłożony obornik. Widać jeszcze resztki. I przypuszczam, że będą pięknie rosły. Na to przyjdzie jeszcze Jaramila Hydrokompleks i będzie super. No i będziemy cieli pierwszy krzaczek. O, tu widać na tej granicy, że jeszcze pół pędu jest zielone, pół brązowe. Tu też obetniemy na tej granicy. Tu też. O, i tak to będzie wyglądało. Tyle zostało z różyczek po cięciu, a i tak chciałem na granicy suchego, zmarzniętego. Ale jest to jeszcze tyle doskonałego miejsca, że tu na tych pędach wyrosną nowe, śliczne, młode pędy. Tylko dlatego, że był śnieg i że były róże posadzone głębiej. To były różyczki wielkokwiatowe, które mają kwitnąć troszeczkę niżej od tych cisów, a wyżej od tej trzmieliny. No i oczywiście, żeby je było widać z tego żywopłotu z buchszpanu. Tu mamy różyczki posadzone w takiej pięknej donicy blisko domu, już mniej przymarzły, ale też tu jest taka granica przy tych cienkich pędach, gdzie jest zmarznięte, a zielone. Ten pęd nie zmarzł, prawdopodobnie przez tą wstążeczkę, ale teraz żartuję i tak go skrócę, bo mimo że wygląda u góry ładnie, to tu widać, że zmarzło. Jeszcze jedno cięcie, też widać, że zmarznięte. Jeszcze jedno cięcie. I dopiero tu zaczyna się zdrowa część z ładnym pąkiem. Tu ta część zaczyna się w tym miejscu. Tu jest już uszkodzony, nie widać pączków wyraźnych, by róża wypuszczała. Trzeba ją uciąć. Tu i widać, że jest takie pół na pół. Ten duży pęd też przycinamy. Tu przy tym krzaku. Tak, tak, tak. I tu widać, że już odrasta ślicznie z dołu. Tu aż tak nisko zmarzło. Tak. No na pewno w donicy było mniej tego śniegu, bo wiatr zwiał. I dlatego róża przymarzła kilka centymetrów głębiej. Jeszcze jeden krzaczek. O, tu widać bardzo wyraźnie te granice, dokąd róża zmarzła. I obcinamy te małe, słabe gałązki. Wycinamy zupełnie, a resztę na granicy zmarznięcia. I tyle
z takiej róży. Kolejne róże w takiej ślicznej donicy. Tu już coś zakwitło. No trzeba się jakoś poratować. Póki róża nie kwitnie, to można sobie posadzić coś innego. I tu tak samo. Cięcie nie jest skomplikowane. Tniemy na granicy. Przemarznięcie. Słabiutkie pędy, takie jak ten. Ucinamy zupełnie. A mocniejsze skracamy. Tu widać pączki jeszcze żywe. Różyczka przeżyła aż dotąd. Ale żeby te pędy, które będą rosły, były mocniejsze i na pewno, żeby wyrosły z tej zdrowej części, to uciąłem tak nisko. Tu też poniżej tych przyrostów, mimo że róża przeżyła tu dalej, ale jest to róża wielkokwiatowa. Przytnę krótko. By było mniej tych pędów, ale każdy, żeby był zakończony kwiat. Akurat z tej strony widocznie było troszeczkę cieplej. O, i tu też, tu przymarzło. Te pędy wypuszczają. Ale tu mamy w tej donicy jeszcze wiele innych krzewów i będzie wiele innych kwiatów, także nasze nowe pędy powinny wyrosnąć silne, dosyć wysokie, by nie zasłaniały tych kwiatków. Przez co muszę tą różę przyciąć niziutko. O, tu jest jeszcze hortensja pnąca. O, i teraz mam gwarancję, że tych pędów będzie ze 6-8, ale będą pięknie, mocno kwitły. Oczywiście nawóz już ktoś posypał w połowie marca. Tak jak to mówię na każdym filmiku. No i tyle o różach wielkokwiatowych. Idę do hortensji. Jestem teraz w zagonie hortensji. Hortensje ogrodowe i hortensje drzewiaste. Hortensji bukietowych tu nie ma. No i ktoś się pospieszył. Zobaczcie. Hortensja ogrodowa. Wszystkie pędy jednoroczne. Skrócone. Te ładne, które wyrosły z zeszłego roku. Wszystkie skrócone. Może będzie parę kwiatów. Ale tu przy takiej hortensji powinniśmy wyciąć tylko te stare, suche, białe pędy. A nie pędy, które urosły w zeszłym roku, są ładne, śliczne, brązowe i na ich końcach były już pąki kwiatowe. Jedna tylko hortensja ogrodowa ocalała dzięki temu, że była podobna do hortensji drzewiastej, bo ma dosyć jasne pędy. Tu pąki wierzchołkowe ocalały, boczne też u góry ładnie ocalały. Jest szansa, jak nie będzie większych przymrozków, że ta hortensja jeszcze zakwitnie. I z takiej hortensji właśnie tylko mamy pousuwać te stare pędy rozkrzywione, suche, białe. Tak, a te wszystkie zielone powinny pozostać. Co innego, gdy chodzi o hortensję drzewiastą. Tu obcięta jeszcze wyżej niż ogrodowa. A to właśnie ta hortensja, żeby miała piękne, dorosłe, dorodne kwiaty. Hortensja drzewiasta. Powinniśmy ją ściąć prawie do ziemi. Te pąki, które wypuszczają z ziemi lub tuż przy ziemi, będą miały najsilniejsze
pędy i na nich będzie największy kwiat. Obetnę i pokażę. Tu jest okaz hortensji drzewiastej i faktycznie wygląda jak drzewiasta. Wiele lat cięta tylko tu u góry i daje mnóstwo młodych pędów cieniuśkich. Już se tu wyobrażam, jakie te kwiaty muszą być maleńkie, poprzechylane jeszcze do dołu. No nie wygląda to ciekawie. Zetnę ją. Może pierwszy raz w jej życiu. Tak jak powinna być cięta. Czyli tuż przy ziemi, żeby te kwiaty były olbrzymie. Widzę, że jest co roku ładnie kalikowane. Doradzę jeszcze, żeby założyć siatkę, żeby pędy poprzerastały gdzieś na granicy pół metra przez siatkę, żeby wszystkie były chronione przed wyłamywaniem, przewieszaniem się, żeby kwiat o kwiat się opierał i żeby może tych kwiatów była 1/4, ale żeby one były piękne, białe i duże. Tu jest drugi taki okaz hortensji drzewiastej. Też będzie mocno przycięty. Ma tylko kilka takich pędów w miarę gruby, które jak widać, by się przedostać przez ten gąszcz, nawet nie były zakończone kwiatem. Tak? I trzeba to raz zmienić. Czyli tniemy takie hortensje jak najbliżej ziemi. No już po cięciu hortensji drzewiastej tyle z niej zostało. To wszystko tylko co przy ziemi. Teraz czekamy na te fajne, młode pędy, które wypuszczają tuż przy ziemi. Z nich będą super grube gałęzie, takie jak ta, i będzie super wielki kwiat. Tak powinny teraz wyglądać hortensie ogrodowe. Nie powinny mieć ucinanych pędów, tylko powinny mieć wycinane pędy suche. Hortensja drzewiasta to zupełnie co innego. Ona kwitnie na pędach, które urosną w tym roku. Im pęd urośnie silniejszy, tym kwiat będzie większy. Tu muszę z kolei pochwalić piękne hortensje pnące. Bardzo ładne, prowadzone na pień przy paliku. Super to wygląda. Już widzę, jak ładnie kwitnie. No tu bym tylko poobcinał wszystko to na tym kiju, by nie zakrzaczało, nie pogarszało urody tego krzewu. Pięknie prowadzony krzew. Jeszcze do tego palik ten ma z 1,5 metra, czyli hortensja jest wystarczająco wysoka, by kwitnąć. Tu już w tych wierzchołkach pozwolę sobie odkryć, ale w tych wierzchołkach są już pąki kwiatowe. Hortensja ta pnąca, o ile ma wysokość metra, to już pięknie kwitnie. Prawdopodobnie wszystkie te grube pąki, które teraz widać, będą miały kwiaty. Tam jest następna. Także polecam ten sposób prowadzenia, bo możemy sobie wsadzić na środku ogrodu nawet taką hortensję. Możemy wyprowadzić ją jeszcze wyżej, przecież to jest pnącze, możemy przywiązywać i będzie to wyglądało jak drzewko, tylko że drzewko kwitnące. O, tu jest jeszcze niepopsuta hortensja,
ogrodowa, czyli mamy te pąki wierzchołkowe, wycinamy tylko pędy, które są suche, białe, bez wyraźnych objawów wzrostu. Wszystko to, co brązowe, wszystko to, co młode, zostawiamy, ale najlepiej takie cięcie przeprowadzić dopiero w maju, kiedy już widać, skąd hortensja wypuszcza, bo bardzo mocno przymarzły w tym roku te hortensje. I będzie widać, dokąd przymarzła, dotąd ją utniemy, albo będzie widać wyraźnie, które pędy są już białe, czyli suche. A jestem przy budleji. Z budleją w tym roku będzie tak jak z różami. Linia śniegu, która była, to będzie linia, gdzie budleja przemarzła. Tak, tu jeszcze przemarznięte, ale tu już widać, że listki są zielone, czyli takie jeszcze dosyć młode budleje na pewno przemarzły. Tak nisko, tak pęd jest zupełnie brązowy i trzeba będzie je ściąć prawie do gołej ziemi. Będą wypuszczały odnóżki tuż przy ziemi lub z ziemi. Komu długo, nie będą wypuszczały. Nie spieszyć się z usuwaniem, bo budleja lubi wypuścić, odrosnąć nawet w czerwcu. Jest zielone. Także tu na pewno skądś wypuści młode. Tu wyraźnie widać gałązka przykryta śniegiem i ta gruba i ta cienka i przeżyła. Czyli te grube pędy tu tuż przy ziemi nie przemarzły. Z tej rozety z ziemi będą obficie odrastać.